Radziu? Jesteśmy razem, nieważne kto jest, jakiego przekonania, jakiej orientacji seksualnej. Ważne, że jesteśmy razem i wszyscy razem zawsze musimy być. Na każdej jednej manifestacji, na każdej demonstracji musimy się jednoczyć, musimy, co najważniejsze, iść do wyborów. Ja chwilowo dziękuję, oddaję głos koleżance. Proszę Państwa, to nie jest Dzień Kobiet, że panowie rozdają białe róże. Jak wiadomo, białe róże to symbol nienawiści. Białe róże to jest coś, co denerwuje naszych rządzących. A my tymi białymi różami dzisiaj będziemy wymachiwać, bo róże są piękne, bo róże są sympatyczne, bo róże są miłe. Proszę Państwa, kilka spraw organizacyjnych, a pierwsza to jest taka, że mamy tutaj gorącą herbatę, mamy kubeczki, więc jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo proszę podejść, wystarczy dla wszystkich. Herbatę zawdzięczamy dzięki schronisku na... No. Perła Zachodu, dobra, zapomniałam. Stoję tu na budynku, zaświadczam Państwu wszystkim, że zrobimy wszystko, abyśmy umieli się porozumieć we wszystkich środowiskach, abyśmy utworzyli jedną listę, która pozwoli nam mieć nadzieję, że utrzymamy to, co mamy i powiększymy tego, czego nie mamy. To jest ogromnie ważne. Mamy program samorządowy, ogłosiliśmy go na zjeździe w Łodzi. Nasz szef Grzegorz Schetyna go ogłosił i mamy go w sercu. Wiemy, że to jest najważniejsze. Nie ma JOW-ów dla miast do 20 tysięcy, reszta jest już upolityczniona. Zrobimy wszystko, proszę Państwa, i program, i rozmowy. I dziś mówię do Państwa jasno i z przekonaniem, że nie odejdziemy od tego tak długo, dopóki się nie porozumiemy. Kochani, dogadajmy się. Ja chciałem Państwa poinformować, że Komitet Obrony Demokracji w Jeleniej Górze zamierza stworzyć taką platformę między partiami politycznymi. Chcemy rozmawiać, chcemy wiedzieć, co zamierzają partie polityczne, co nam proponują po ewentualnie wygranych wyborach. Tak?
Komitet Obrony Demokracji przymierza się również do kontroli wyborów i potrzebujemy jak najwięcej chętnych osób, które będą chciały się zaangażować w kontrolę wyborów. Bardzo proszę wszystkich chętnych o zgłaszanie się do naszego biura na ulicę Groszową 3 we wtorki i czwartki w godzinach od 16 do 18. Dziękuję bardzo. To oczywiście. Z Platformą, z innymi partiami i z tymi dobrymi ludźmi, którzy tu się zebrali na Placu Lotoszowym. Szczerze powiedziawszy, nawet nie uderzyło mnie to, co pan marszałek Terlecki powiedział o lumpach politycznych. Pośród nas jest między innymi pan profesor Ryszard Broll, który jest moim promotorem na studiach doktoranckich. Panie profesorze, proszę się zastanowić, ma pan lumpa u siebie? Myślę, że to jest warte zastanowienia, czy warto mnie promować. To pół żartem oczywiście. Proszę państwa, ja myślę, że powinniśmy spotykać często. Nie przychodzi nas ogromna rzesza mieszkańców, ale ważne jest to, że spotykamy się. Ważne jest to, że prezentujemy podobne poglądy. Musimy do wyborów przygotować się, musimy występować w jedności, ale na wyborach nie kończy się nasze przesłanie. To będą następne lata, podczas których musimy pracować nad tym, aby więcej ta zła zmiana nas nie dotknęła. Wygramy! 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 Szanowni Państwo, a ja chciałbym teraz poprosić pana prezydenta, który jest tutaj razem z nami. Który zawsze jest z nami, proszę zawsze Państwa, jest z nami, i zawsze wtedy, nas wspiera. Brawo! Dziękuję bardzo. Ja bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście, że jesteśmy znowu niestety razem o zmroku na rynku jeleniogórskim. Ale ja tak bardziej refleksyjnie, bo dziękuję za tę deklarację jedności. Ja myślę, że bez tej jedności ugrupowań sił politycznych my rzeczywiście będziemy mieli kłopot. Ale dzisiaj mamy dzień po rocznicy stanu wojennego. O czym marzyliśmy wtedy? Marzyliśmy o tym, żeby wreszcie był sąd, który obiektywnie będzie orzekał, a nie skazywał, nie wiem, Bronisława Komorowskiego za złożenie kwiatów 11 listopada pod grobem nieznanego żołnierza z zarzutu o zaśmiecanie miasta. Marzyliśmy, proszę Państwa, o tym, żeby mieć konstytucję, w której nie mamy wpisanej mądrości ponadludzkiej jednego ugrupowania. Jasiu Rulewski, obecny senator, na zjeździe Solidarności prosił w apelu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej o walkę o niepodległość po to, żeby mieć dobrych sąsiadów za granicą. Marzyliśmy o tym, żeby być kawałkiem Europy. Marzyliśmy o tym, żeby wejść pod względem bezpieczeństwa w NATO. Proszę Państwa, jesteśmy na drodze, która no, te nasze marzenia zaczyna przekreślać. Dlatego musimy być razem. Musimy się przeciwstawić temu, co się dzieje, ale też powtarzam to i wcześniej pod sądem o to apelowałem. Rozmawiajmy z ludźmi. To nie jest prosta rozmowa. Przekonujmy ludzi. Nie dajmy się wpuścić w kanał dzielenia. Oni, my. Wszyscy musimy działać tutaj razem. Ja jestem przekonany, że tu w Jeleniej Górze, tak jak dzisiaj, tak licznie mogliśmy stanąć, żeby powiedzieć swoje obywatelskie nie wobec tego, co w Polsce się dzieje, wobec kierunku, w którym zaczynamy dryfować, że wybory samorządowe wygramy, a niestety rządy i pomysły PiS-u będą krótkotrwałym epizodem w historii. Historia tym się nie będzie zajmować, a wróci z powrotem do zajmowania się takimi osobami jak Lech Wałęsa, jak Władek Frasyniuk, tymi osobami, które zniknęły z podręczników historii, a w tej chwili na ekranach telewizji i w przekazie medialnym widzimy pana Piotrowicza, który łamie konstytucję jak może. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za... Wolność, równość, konstytucja! Kochani, był przedstawiciel Platformy, był przedstawiciel SLD, zapraszamy przedstawiciela PSL-u. Bo to porozumienie nie może odbyć się bez udziału PSL-u. Wszyscy razem! Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Już wspomnieliśmy tego gołąbka pokoju siwego, pana wicemarszałka Terleckiego, który po przemówieniu
obecnego premiera, obecnej marionetki premiera, mówiącej o zgodzie, od razu powiedział tak, jak będzie. Będzie rządził dalej ten pan z tylnego siedzenia. I a propos tego pana, nie wiem, czy państwo zauważyli, wczoraj była 36. rocznica stanu wojennego. Obrady Sejmu rozpoczęły się w godzinie 9. Tego pana znowu nie było. 13 grudnia spałeś do południa. 13 grudnia spałeś do południa. Jarek, 13 grudnia spałeś do południa. Jest z nami moja pani profesor. Pani profesor, cieszę się, że pani tu jest, bo jest pani autorytetem.